Michał Toksik Faker Kasprzak nie żyje. Był najpopularniejszym polskim aktorem filmów dla dorosłych. Miał 35 lat. Wystąpił również w popularnym serialu Klan. O jego śmierci poinformował producent. Na co dzień dostarczamy wam rozrywki, ale nawet w świecie rozrywki bywają takie chwile, że można tylko płakać. Żegnaj przyjacielu. Czytamy. Michał Kasprzak posiadał wykształcenie aktorskie, ukończył Warszawską Szkołę Filmową. W sieci był postacią kultową. Zasłynął dzięki filmom z cyklu Podrywacze i Podrywaczki. Grał także epizody w takich produkcjach jak Ukryta Prawda, Na Wspólnej, Malanowski i Partnerzy, M jak Miłość, Ojciec Mateusz, Barwy Szczęścia, Prosto w Serce. W popularnym Klanie wcielił się w kuriera przywożącego płytki, uwielbiał seks i role w filmach dla dorosłych. Podkreślał, że to jego żywioł. Nagrałem pierwszy film, za chwilę drugi i... Zapomniałem, że gram w filmie. Czułem się, jakbym umówił się na seks w hotelu. Pomyślałem wtedy, że to dziwne, że nie wpadłem na taki pomysł wcześniej, żeby grać w filmach porno. Spodobałem się producentowi i tak się zaczęła przygoda z filmem, mówił. Na razie nie została podana przyczyna jego śmierci.